Kylian Mbappé, najmłodszy piłkarz od czasów Pelego, który strzelił gola w finale mundialu i został mistrzem świata. Według wielu najlepszy piłkarz młodego pokolenia. Rekordy strzeleckie bije w tempie godnym samego Cristiano Ronaldo czy Lionela Messiego. Być może kiedyś dogoni te legendy i zdominuje futbol. Aktualnie jest na ustach wszystkich przez swoją niesamowitą dyspozycję i być może przez największy transfer w historii piłki nożnej, który spełni marzenie młodego Kyliana z dzieciństwa. Dzisiejszy materiał opowiadający historię Francuza będzie zainspirowany genialną książką pod tytułem Mbappé nie do zatrzymania, która właśnie ma swoją premierę. Jest to bardzo ciekawa książka, która opowiada historię Kyliana i daje nam szansę poznać go z zupełnie innej strony. Link do tej książki znajdziecie w opisie tego filmu, także sprawdzajcie. Jest to oczywiście materiał sponsorowany, ale ja z czystym sumieniem polecam wam tę książkę i jestem wręcz przekonany, że nie będziecie żałować jej zakupu. Tak jak mówię, wszystkie linki znajdziecie w opisie, dlatego przejdźmy już do głównej treści tego odcinka. Pamiętam czteroletniego Kyliana, jak z ręką na sercu śpiewał Marsyliankę. Pamiętam też, jak w wieku 6 czy 7 lat mówił mi, że mam się nie martwić, że on zagra kiedyś z reprezentacją na mundialu. Chciał sięgnąć po złotą piłkę i grać dla Realu Madryt. Mieliśmy go za zwykłego marzyciela. Wspomina Antonio Riccardi, czyli trener z klubu AS Bondy, pierwszej drużyny Kyliana. Kylian Mbappé to już ikoniczna postać. Jego imię rozbrzmiewa na stadionach całego świata, ale jego początki były skromne i pełne wyzwań. Wychowany w sportowej rodzinie z silnym wsparciem, od najmłodszych lat miał oczy skierowane w stronę futbolu. Jego ojciec Wilfried Mbappé również był piłkarzem, co wpłynęło na pasję i determinację syna. Już jako dziecko Kylian emanował niezwykłym talentem. Jego umiejętności zaskakiwały wszystkich wokół, ale nie była to tylko kwestia talentu. To, co wyróżniało młodego Kyliana, to nie tylko jego umiejętności techniczne oraz doskonała dyspozycja na boisku, ale także niezłomna determinacja, jak i ciężka praca, którą wkładał w każdy trening. Jego droga na szczyt nie była jednak usłana żadnymi płatkami róż. Młody Mbappé musiał pokonać wiele przeszkód. Początkowo nie wszyscy dostrzegali jego potencjał, ale Kylian nigdy się nie poddał. Nawet w obliczu sceptycyzmu trzymał głowę wysoko i kontynuował poświęcanie się swojej pasji. Był gotów poświęcić naprawdę wiele, żeby osiągnąć swój cel. Wszystko zaczęło się w francuskim mieście Bondy. To właśnie tam, w tym niepozornym miasteczku, narodziła się legenda francuskiej piłki. Młody Kylian nie widział nic innego poza piłką. Bardzo szybko dał się poznać skautom z całej Europy. W okresie od września 2010 do czerwca 2011 rozmowy z rodziną Kyliana podjęły takie kluby jak np. Bordeaux, AS Monaco czy Paris Saint-Germain. W tym okresie do gry włączyła się również Chelsea, pierwszy wielki europejski klub. Wiosną 2011 roku młody Francuz otrzymał zaproszenie do spędzenia tygodnia w londyńskim ośrodku treningowym. Była to wyjątkowa okazja, by poznać zupełnie nową dla chłopaka mentalność prezentowaną przez zespół prowadzony wówczas przez Carlo Ancelottiego. Przy okazji Kylian spotkał się z Didierem Drogbą i wystąpił w zespole U12 Chelsea, pokonując w meczu towarzyskim rówieśników z Charlton 7-0. Chelsea miała jednak nie wygrać tego wyścigu. Rodzina Mbappé nie podjęła dalszych rozmów. Po prostu dla chłopaka oraz jego rodziców miała być to zbyt duża zmiana i uznano, że Kylian jest jeszcze za młody, żeby w takim wieku zmieniać całe swoje otoczenie. Pewnie gdyby w Chelsea wtedy wiedzieli, jakim wielkim piłkarzem stanie się Mbappé, to zrobiliby wszystko, żeby zmienić zdanie rodziny zawodnika. Na przestrzeni lat zgłaszało się po niego naprawdę wiele drużyn. W 2012 roku młody Mbappé spełnił obietnicę, którą złożył swojemu wujkowi w dniu 10 urodzin, gdy ten podarował mu jako prezent makietę stadionu Santiago Bernabéu. Kylian miał tak zareagować na ten prezent: któregoś dnia to ja cię zabiorę do loży na trybunach Realu Madryt. Wtedy goście, jak i sam wujek, odebrali to z przymrużeniem oka, wręcz nawet troszkę się prześmiewali z młodego Kyliana. Ale właśnie w listopadzie 2012 roku Kylian przykuł uwagę skauta Realu Madryt. Galacticos zaprosili do siebie Kyliana wraz z jego rodziną na tygodniowe testy. Młody Francuz tak wspominał wizytę w Madrycie. Pierwszego dnia mieliśmy bilety na mecz ze Spaniolem w La Lidze. Nazajutrz pojechaliśmy do szkółki. Pan Zidane pokazał nam obiekty, a potem wziąłem udział w moim pierwszym treningu. Po prostu graliśmy. Czwartego dnia podczas rozgrzewki natchnąłem się na piłkarzy. Zrobiłem sobie z nimi wszystkimi zdjęcie. To właśnie wtedy powstało już legendarne zdjęcie Kyliana ze swoim idolem, czyli Cristiano Ronaldo. Portugalczyk jeszcze wtedy nie miał pojęcia, że spotkają się oni w przyszłości i być może ten sam chłopak będzie jego następcą w Realu Madryt. Rodzina Kyliana w książce, którą dziś omawiamy, wspominała również, że Real Madryt przedstawił konkretny plan na rozwój młodego piłkarza i bardzo zabiegali o to, żeby przeniósł się w tak młodym wieku do Madrytu. Z perspektywy czasu wiemy, że tak się nie stało i tym samym został profesjonalnym piłkarzem. Sezon 2016-2017 był przełomowy. Świat był w szoku, jak wielkim talentem dysponuje Kylian Mbappé. Jego eksplozywna szybkość, precyzja w strzałach i umiejętności czytania gry sprawiły, że stał się nie do zatrzymania. Strzelał bramki w Ligę oraz Lidze Mistrzów. Widziano, że ten zawodnik jest tylko skupiony na rozwoju i chce osiągnąć duży sukces. Uznawany był za jeden z największych talentów na świecie i kwestią czasu był transfer do innej, większej drużyny. A na pozyskanie tego talentu nie brakowało chętnych. Gdy Kylian rozwijał się w bardzo szybkim tempie, apetyt rósł w miarę jedzenia. Mimo swojego młodego wieku chciał grać w pierwszym składzie AS Monaco w każdym meczu i o to samo zabiegał jego ojciec. 13 października 2016 roku ojciec Kyliana udzielił głośnego wywiadu dla Le Equipe, w którym otwarcie skrytykował fakt pozbawiania jego syna możliwości gry, no i wprost zagroził zmianą klubu. Tutaj przytoczę wam wypowiedź ojca Francuza. Kylian nie jest z tego zadowolony, ale pracuje dalej. Jest ambitny, owszem, jednak powiedzmy sobie wprost, to sportowiec. Ktoś może powiedzieć, że chłopak ma dopiero 17 lat, że powinien spokornieć, ale tu nie ma mowy o zniecierpliwieniu. Klub powiedział mu, że będzie grał. Zwłaszcza w tym wieku potrzebuje gry, dlatego musimy się dobrze zastanowić w związku z nadchodzącym zimowym oknem transferowym. Co ważne, podczas gdy sztab szkoleniowy AS Monaco nie bardzo chciał zaufać młodemu piłkarzowi, inne europejskie kluby chętnie otwierały przed Kylianem drzwi do swoich szatni. W sierpniu tego roku o zawodnika pytała Barcelona, a później Manchester City za młodego Kyliana zaoferował nawet 40 milionów euro. Pep Guardiola postanowił wykupić młodego Kyliana, jednak zarząd AS Monaco się nie skusił. W październiku 2016 roku próbę pozyskania Kyliana podjął również RB Leipzig, a tematem tego transferu zajmował się wtedy już znany Ralf Rangnick, którego wspomnienie po latach możemy przeczytać w tej książce i tutaj przytoczę wam fragment. Nawiązałem znakomite relacje z jego ojcem. Mieliśmy do siebie zaufanie, nadawaliśmy na tych samych falach. Powiedział mi wówczas, że jeżeli zagwarantuję mu, że zostanę trenerem pierwszego zespołu w moim klubie, powierzy mi syna. Żadnemu z tych trzech klubów nie udało się jednak wykupić młodego Mbappé z Monako. W końcu 31 sierpnia 2017 roku przyszłość zawodnika była już jasna. Całe letnie okno transferowe trwała wielka saga transferowa z udziałem Francuza. Najbardziej o pozyskanie go zabiegało oczywiście Manchester City, Juventus, Real Madryt i Paris Saint-Germain. W końcu zawodnik zadecydował, że da sobie jeszcze czas na rozwój w swojej ojczyźnie. Były negocjacje, długie rozmowy i spotkania w tajemniczych miejscach, gdzie przeplatały się słowa oraz obietnice. Media szumiały głośno, podając to coraz nowsze informacje dotyczące kierunku, który wybierze ten ogromny talent. Padło na PSG. Wypożyczenie, a później transfer definitywny nie tylko zmienił kierunek kariery młodego Kyliana, ale również zapoczątkował nową erę w historii PSG. Mbappé bardzo szybko przyćmił samego Neymara, który również w 2017 roku trafił na Parc des Princes. Kylian był wypożyczony, jednak po sezonie PSG wykupiło go za 180 milionów euro. Francuz mimo tego nie czuł żadnej presji tych pieniędzy i tak wypowiadał się na ten temat. To pytanie pada dość często, a ja zawsze odpowiadam na nie tak samo. Nie zajmuję się wszystkim. To nie należy do moich obowiązków. To nie jest moja działka. Jeśli o mnie chodzi, cena jest kwestią drugorzędną. Ta kwota nie zmieni mojego życia ani sposobu myślenia. Z pewnością nie zmieni też poziomu mojej gry. Te pieniądze nie trafią do mojej kieszeni, ani z niej nie pochodzą. Nie zamierzam zaprzątać sobie tym głowy. Zamierzam po prostu wyjść na boisko i grać. Spodziewam się, że w towarzystwie tak dobrych zawodników doświadczę wielkiej przygody i będę miał z tego dużo frajdy. Reszta jest już historią. Jego przygoda w PSG. Historie z boiska. Anegdotki i wspomnienia innych zawodników. Opis rodziny Kyliana, jego patrzenie na świat i pytanie, co sprawiło, że piłkarz o algiersko-kameruńskich korzeniach jest aktualnie jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. To wszystko znajdziecie w książce pod tytułem Mbappé nie do zatrzymania. Autorzy tej książki, czyli doskonale znany Luca Cajoli i Cyril Kalot, zadali sobie bardzo dużo trudu, by spotkać się z najbliższym otoczeniem piłkarza i dotarli do osób, które najlepiej znają Kyliana, żeby opowiedzieć jego historię i wiele nieznanych oraz ciekawych faktów w tym wydaniu. Dlatego serdecznie polecam wam tą książkę. Znajdziecie ją w linkach w opisie. To, co dzisiaj mówiliśmy, to tylko wielki przedsmak do całej reszty, którą znajdziecie w tej książce. Sami zresztą widzicie, że zatrzymaliśmy się w 2017 roku, kiedy to Kylian dopiero zaczynał swoją przygodę w PSG. A jeszcze przed tym pominąłem wiele naprawdę ciekawych smaczków oraz anegdotek, jednak to wam zostawiam, żebyście sami poznali historię Mbappé po przeczytaniu tej książki. Ostatnio mówiłem wam, że odcinek poświęcony Kylianowi wleci dopiero po słynnym Here We Go od Fabrizio Romano, no i tak będzie. Ale dziś chciałem wam przybliżyć historię sukcesu Kyliana Kyliana Mbappé. Zachęcam was do kupna tej książki. Ja po przeczytaniu jej z czystym sumieniem mogę wam ją polecić. Bardzo się cieszę, że na kanale Czysta Piłka mam okazję promować tak ciekawe rzeczy. Jest to bardzo duża wasza zasługa, bo oglądacie moje filmy, wspieracie mnie i serio jestem bardzo zadowolony, że mogę się rozwijać i tworzyć z wami tak świetną społeczność. Dzięki wam za to, widzowie. Standardowo na koniec też dziękuję, że oglądaliście do końca. Byłoby mi bardzo miło, jakbyście zostawili lajka dla zasięgu i oczywiście subskrypcja, jeżeli jesteście tutaj nowi. Dlatego to tyle ode mnie na dziś. Słyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku na kanale Czysta Piłka, także trzymajcie się, no i do usłyszenia, na razie.